Jeżeli ten materiał Ci się podoba i chcesz, aby kanał się rozwijał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Witam serdecznie, jestem Robert Smith, a to prognoza na dzisiaj. Uważajcie, bo będzie bardzo wiecznie, a temperatura zbliża się niebezpiecznie poniżej zera. Dodatkowo przewidziane są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Ubierzcie się ciepło i zaopatrzcie się w zimowe opony, bo za niedługo może być już za późno. Nie zapominajcie o tym intensywnym wietrze, bo będzie naprawdę potężny. Co to za gówniane radio? Wkurzał się Gordon, kręcąc gałką od 30-letniego odbiornika, które leżało na jego biurku. Panie Gordon, ma pan klienta. Nie był co prawda zapowiedziany na dzisiaj, ale i tak terminy są wolne. Przyjąć go? Gordon spojrzał na sekretarkę, która stała w progu, trzymając do połowy uchylone drzwi. Jego wzrok przykuła jasno-niebieska sukienka oraz marynarka koloru, którego nie był w stanie określić. A coś ty taka dzisiaj wystrojona? Zapytał, nie kryjąc zainteresowania. Zabrzmiało chrząknięcie. Tak, proszę wejść. Gordon wyraźnie posmutniał, mówiąc te słowa. Usiadł na fotelu i zaczął wpatrywać się w uchylone drzwi, w których właśnie pojawił się nieznajomy. Pan Gordon? Zapytał. Tak, w osobie własnej. Prywatny detektyw Gordon Scott. Proszę usiąść, z czym pan do mnie przychodzi? Gość zajął miejsce na krześle. Jego stalowo-szara marynarka idealnie zgrywała się z fotelem, na którym usiadł. Kapelusz odkrył krótkie, kruczoczarne włosy nadające kontrastu jego postaci. Jego wzrok był zimny, a oczy przypominały kolor ciemnego bursztynu. Napije się pan? Nie, podziękuję. Odpowiedział gość. Cóż, będzie więcej dla mnie. Gordon szepnął pod nosem, patrząc na pustą w połowie butelkę, po czym zapytał. No to w jakiej sprawie pan przychodzi? Chodzi o sprawę Highland Ranch. Zakrztusił się alkoholem, a jego oczy wyglądały, jakby miały zaraz wypaść z oczodołów. Poklepał się kilka razy po klatce piersiowej, po czym wziął solidny łyk whisky. Jest pan dziennikarzem? Powiedzmy. Nazywam się Mike Brown i chciałbym poznać pańską wersję wydarzeń. Mówiłem o tym już tysiące razy. Terroryści spanikowali i zabili wszystkich zakładników, a na końcu popełnili zbiorowe samobójstwo. Może pan w internecie przeczytać o szczegółach. Albo zadzwonić do jednej z miejscowych gazet. Jeżeli to wszystko, to wybaczę pan, ale nie mam czasu na takie głupoty. Skwitował. Panie Gordon, nie rozumiemy się. Chodzi mi o prawdziwą wersję wydarzeń i jestem w stanie zapłacić za tę prawdę. Mike wydawał się niewzruszony niechęcią Gordona i brnął dalej. $10,000 do ręki i może się dogadamy. Sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki, po czym wyciągnął po brzegi wypchaną kopertę. Położył ją przed Gordonem, po czym dodał. Zapewniam, że jest więcej niż 10,000. Teraz to nie wiem, kto jest większym wariatem. Co chce pan wiedzieć? I nie dziwne, ale Gordon potrzebował tych pieniędzy. Wszystko. Od początku do końca, z najmniejszymi szczegółami. Gordon wysunął szufladę z biurka i wyciągnął z niej paczkę papierosów oraz popielniczkę. Rzucił Mike'owi zimne spojrzenie, po czym zapalił. Głęboko się zaciągnął i zaczął opowiadać. To było jakieś 20 lat temu. Pracowałem wtedy w policji w oddziale SWAT. Dostaliśmy zawiadomienie, że jakieś świry przetrzymują zakładników w Highland Ranch i są uzbrojeni. Nikomu nie było to w smak, ale taka praca. W pół godziny byliśmy już na miejscu. Pamiętam jak dzisiaj, że zaczęło się robić już ciemno, a dodatkowo rozpętała się straszna ulewa. Jakby coś chciało nam powiedzieć, że dzisiaj wydarzy się coś złego. Czekaliśmy na negocjatora policyjnego.
będąc w stałej gotowości. Około godziny 17 nastąpiła pierwsza próba kontaktu. Tutaj negocjator policyjny. Przedstawcie swoje żądania. Żadnego odzewu. W środku nie świeciły się żadne światła. Rolety były zasunięte, a jedyne co było słychać to głosy policjantów, szepczących między sobą. Nagle usłyszeliśmy głośny krzyk oraz serię wystrzałów dochodzącą z budynku. Pojedynczy dźwięk zamienił się w strumień panicznych głosów, błagających o pomoc, a brzmienie wystrzeliwanych kul grało swoją melodię w nierównej harmonii. Nie było czasu na zastanawianie się. Dostaliśmy sygnał, że mamy wchodzić. Wyważyliśmy frontowe drzwi i wmaszerowaliśmy prosto do otchłani diabła. Gordon na chwilę się zawiesił, po czym wypełnił szklankę whisky do połowy. Tutaj zaczyna się fragment, gdzie ludzie mówią, że zwariowałem. Także proszę słuchać uważnie. Nie będę się powtarzać. Mike przytaknął z poważną miną. Nie było mu do śmiechu. Przed nami rozciągał się ogromny hol, do którego prowadziły dwa boczne korytarze oraz schody znajdujące się na środku. Widzieliśmy tyle, na ile pozwoliło nam światło wpadające przez wyważone drzwi oraz latarki zamontowane przy broni oraz hełmach. Jak już mówiłem, wszystkie okna były zasłonięte roletami. Ci bandyci doskonale wiedzieli, co robili. O dziwo, w środku było cicho. Powiedziałbym, że nienaturalnie cicho. Byłem w stanie usłyszeć bicie własnego serca, które waliło jak młot. Dowodzący podzielił nas na trzy drużyny, które udały się w różnych kierunkach. Wraz z moim oddziałem mieliśmy wejść w głąb holu, a reszta miała obejść korytarze i mieliśmy się spotkać przy schodach. Według planu budynku, te prowadziły do piwnicy, która połączona była z salą gimnastyczną, oraz na pierwsze i drugie piętro. Ruszyliśmy, a nasze kroki rozbrzmiewały w nierównym rytmie, niosąc się echem po budynku. Udaliśmy się w głąb holu. Mijaliśmy właśnie gabloty wypchane pucharami, medalami i dyplomami szkoły, na które ciężką pracą zasłużyli uczniowie. Na środku stała mała, niedziałająca fontanna. Nie przedstawiała nic szczególnego, ale idealnie wkomponowała się w szare płytki podłogowe i beżowe ściany obite ciemnym drewnem. Obeszliśmy ją i zauważyliśmy ślad krwi ciągnący się od góry schodów, aż do holu i kończący się gdzieś piwnicy. Był świeży. Wyglądał, jakby ktoś przeciągnął kawał tyle, co zarżniętej świni. Co tu się kurwa dzieje? Wyszeptał mój kolega Ralph. Popatrzyłem się na niego z nie mniejszym zdziwieniem i odrazą. To nie był oczywiście pierwszy raz, kiedy widziałem krew, ale tej było zdecydowanie za dużo. John sięgnął po krótkofalówkę przymocowaną do kamizelki kuloodpornej i nadał komunikat. Tu jedynka, mamy ślady krwi, brak ciał, czysto. Tu trójka, czysto. Zmierzamy w stronę holu. Nagle usłyszeliśmy potężny huk. Odwróciliśmy się i zobaczyliśmy, że frontowe drzwi są zamknięte. Pomimo ciemności byłem w stanie przysiąc, że widziałem, jak cień uciekał przed naszym wzrokiem w stronę zachodniego korytarza. Mrugnąłem oczami, po czym wytężyłem wzrok. Nie mogłem sobie pozwolić na takie głupoty, ale wyobraźnia widocznie płatała mi figle. John ponownie sięgnął po krótkofalówkę. Dwójka, co z wami? Dwójka. Dwójka, co z wami? Czekaliśmy na odzew, ale na próżno. Ze wschodniego korytarza zaczął nas dochodzić dźwięk kroków, a po chwili zauważyliśmy lekką, jasną poświatę. Wiedzieliśmy, że to drużyna trzecia. Wychylając się zza winkla, dowodzący całą akcją sierżant Anderson podniósł dłoń, sygnalizując, żeby nie strzelać. Razem ruszyli w naszym kierunku. Dobrze zbudowany mężczyzna po 40, z podsiwiałym lekko wąsem, który przeprowadził niejedną akcję, odezwał się spokojnym głosem.
Sporo krwi. Co z dwójką? Nie kontaktowali się radiowo? Nic a nic, panie sierżancie. Nic też nie słyszeliśmy, oprócz huku zamkniętych drzwi, powiedział Ralph. To akurat i my słyszeliśmy. Może to wiatr albo nasi zamknęli, bo media zwęszyły okazję, żeby wyłapać cokolwiek. Nieważne. Wypowiedź przerwał odzew krótkofalówki Johna. Będziemy za niecałą minutę. Mamy problem z łącznością. Bez odbioru. Ledwo przestał rozbrzmiewać jej dźwięk, a już widzieliśmy przed nami drugą grupę. Sierżant od razu zasygnalizował, że mają się udać do piwnicy, a my wraz z trzecim oddziałem po schodach na górę. Wszystko działo się błyskawicznie, a pomimo tego miałem wrażenie, jakby czas jakoś nienaturalnie się wydłużył. Jakby każda sekunda spędzona w tym miejscu trwała więcej niż powinna. Zanim mój mózg przetworzył tę myśl, byliśmy już na pierwszym piętrze, przetrząsając kolejne pomieszczenia. Wiedzieliśmy, że bandyci mogą gdzieś tutaj być. A pomimo tego, czułem, jakbyśmy byli tutaj sami. To wrażenie nie chciało mnie opuścić ani nawet na chwilę. Aż do momentu, w którym usłyszeliśmy krzyki, a zaraz potem strzały dochodzące z dołu. Sierżant bez wahania kazał nam się udać im na pomoc. Natomiast on wraz z trzecim oddziałem udali się na drugie piętro. Akcja nabrała teraz jeszcze szybszego tempa. Nikt się już nie patyczkował, aby być cicho i liczyć na jakiś element zaskoczenia. Echo niosło za sobą krzyki, strzały oraz stąpania ciężkich butów. W mgnieniu oka znaleźliśmy się na dole, prowadzeni śladem krwi, który widzieliśmy wcześniej. Korytarz był dość szeroki, wykonany z betonu artystycznego. Oprócz szatni, posiadał kilka pomieszczeń gospodarczych i prowadził do dość dużej sali gimnastycznej, znajdującej się na zewnątrz, obok głównego budynku szkoły. Krew na jasnej podłodze wyglądała niczym mroczna mozaika, na której było widać nieliczne ślady kroków. Trzymaliśmy się ściany. Osłaniałem tyły, nie mając pojęcia, co dzieje się przed nami. Mimowolnie zwróciłem uwagę na plakaty ze zdjęciami uczniów promujących szkolne wydarzenia. Uśmiechnięte i beztroskie dzieciaki. Teraz musiały przechodzić piekło. Musieliśmy działać. Uratować jej jak najszybciej. Na chwilę pogrążyłem się w tych myślach i niespodziewanie wpadłem plecami na Ralfa, niemal nas przewracając. Szybko złapałem równowagę, po czym się odwróciłem. Zobaczyłem morze krwi znajdujące się przed nami. Szkarłatna ciecz wolno spływała po schodach prowadzących do sali gimnastycznej. Co jest, kurwa? Nie wiem, czy to pomyślałem, czy powiedziałem na głos. Byłem w szoku. Wyjrzałem za Ralfa i zobaczyłem trzy ciała zwisające z sufitu głową w dół. Trzymała ich jakaś czarna linka przypominająca ciernie. To byli Lukas, Aiden i Ryan. Byli wybebeszeni, a ich organy zwisały bezwładnie z rozciętego torsu. Zszokowani wyszliśmy po schodach na górę, ostrożnie stawiając kroki. Kiedy już tam dotarliśmy, stanęliśmy jak wryci, nie mogąc wydać z siebie żadnego dźwięku. Naszą ciszę przerwał dźwięk krótkofalówki. Kończymy akcję. Widzimy się przy drzwiach. Czysto. Pomimo zniekształcenia przez krótkofalówkę, głos wydawał się być zrezygnowany i pozbawiony sił. Sierżancie, nasi chłopcy nie żyją, odpowiedział John, zagryzając zęby. Kiedy tylko wydobył z siebie te słowa, usłyszeliśmy odgłosy ciężkich butów rozchodzących się po korytarzu w pośpiechu. Dźwięk stawał się coraz głośniejszy, a echo tworzyło iluzję tłumu. Ralph odwrócił wzrok, oparł się o parapet jednego z zasłoniętych okien i wydał z siebie ciche. Kurwa! John ściągnął hełm. Zaczął nerwowo pocierać czoło i kręcić się w miejscu. Ja stałem i patrzyłem, niedowierzając w to, co widzę. Z tego letargu wyrwał nas głos sierżanta Andersona. Co to ma być do diabła? Wrzasnął. Popierdoliło was do reszty?
Na żarty was wzięło? Panie sierżancie, wtrącił się Ralph. W takim stanie ich znaleźliśmy. Kogo? Kukły wiszące z sufitu na sznurze? We trójkę jak do musztry obróciliśmy się w stronę makabrycznego obrazu. Zniknęła krew oraz ciała. Na ich miejscu były trzy drewniane kukły, które swobodnie zwisały. Sierżancie Anderson, naprawdę tutaj były ciała! Widzieliśmy to we trójkę! Wykrztusiłem z siebie. Zamknij pysk, Gordon. Wypierdalać do drzwi, bo was rozstrzelam. Nasi już pewnie wyszli ewakuacyjnymi, bo mieli problem z łącznością. Nerwowo odpowiedział. A strzały? Wszyscy je słyszeliśmy. Może to echo rozniosło je z góry. Nie wiem. To miejsce przyprawia mnie już o mdłości. Coś w tym było. Tak samo jak w tym, że sierżant zachowywał się dziwnie i mało racjonalnie dowodził. Bo niby kiedy i jak mieliby wyjść? Coś tu ewidentnie nie grało. Spuściliśmy głowy i wszyscy udaliśmy się w stronę drzwi. Widzieliśmy to. Ja, Ralph i John. Niemożliwe, żeby nasza cała trójka widziała jedno i to samo. Chyba, że to jakaś zbiorowa halucynacja, czy jak to nazywają w psychologii. Nie, staram się racjonalizować. To niemożliwe. Przecież to widzieliśmy. Z tych dąsań wybudził mnie głos Johna. Co się stało na górze? Zakładnicy nie żyją, a porywacze wygląda na to, że popełnili grupowe samobójstwo. Skurwysyn. Odparł Frank z trzeciej drużyny, spluwając z pogardą na podłogę. John omiódł wzrokiem wszystkich, po czym zawiesił go na drzwiach wyjściowych, znajdujących się już tuż przed nami. Popaprańcy. Sierżant Anderson wyciągnął krótkofalówkę, po czym coś zaczął przy niej majstrować. Z tej wydobywał się tylko niespokojny szum. Tutaj Anderson! Wracamy, słyszycie nas? Wszyscy się zatrzymaliśmy i patrzyliśmy na niego. Wiadome było, że musieliśmy zgłosić, jak wygląda sytuacja, aby wychodząc, przypadkowo nie otrzymać kulki od stacjonujących tam służb. John wyciągnął swoją, a zaraz po nim każdy z nas, żeby odkryć, że całą komunikację trafił szlak. Cholera! Zaklął Anderson, po czym podszedł do okna, wyłączył latarkę na hełmie i zajrzał za żaluzję. Przyłożył dłonie do twarzy, tworząc z nich swego rodzaju tunel i zaczął coś mamrotać. Nagle się odwrócił, po czym powiedział. Dobra, panowie, idziemy stąd. Wyjdziemy gęsiego w odstępie 1,5 metra. Pójdę przodem. Pamiętajcie, ręce w górze. Sierżant stanął przed dwuskrzydłowymi drzwiami. Ich małe okna po środku były obklejone mleczną folią ochronną, przez którą nic nie było widać prócz ciemności. Kopnął delikatnie jedno ze skrzydeł, ale jego but się odbił z lekkim dudnieniem. Tym razem przyłożył nogę do drzwi i zapierając się zaczął napierać na nie. Ani drgnęły. Poirytowany oparł się o nie całym ciałem i z całej siły zaczął na nie naciskać. Bez efektu. Cholera! Chyba się zacięły. Dobra, dawać mi tu hydraulikę. Warknął. John wraz z Ralphem podeszli do drzwi. Zaczęli rozmontowywać hydrauliczny zestaw do ich wyważania. A mnie za to coś bardzo niepokoiło. Mianowicie ten cień, który widziałem, kiedy drzwi się nagle zamknęły. Jako że i tak musieliśmy się teraz od nich odsunąć, postanowiłem wyjrzeć przez okno i nie widziałem nic. Dosłownie. Żadnych służb, pojazdów ani świateł. Sama dziwna, nienaturalna ciemność opleciona ledwie widoczną mgłą. Hydraulika wydała głośny łomot, przypominający wybuch granatu. Coś wystrzeliło w głąb korytarza z ogromną siłą. Wszyscy popatrzyli na siebie z niedowierzaniem. Jak to możliwe? Wydał z siebie cicho John, spoglądając na niewzruszone próbami ich otwarcia drzwi. Pewnie ktoś je zablokował, mruknął Anderson. Kto i czym? Czy nie widzi pan, że coś dziwnego się tutaj dzieje? Skończmy tę szopkę i przestańmy udawać, że to rutynowa akcja. Powiedziałem w nerwach. Reszta nie była z tego zadowolona, ale chyba nawet oni to wiedzieli.
Anderson podszedł do mnie i niemalże przez zaciśnięte zęby powiedział: Słuchaj, gnojku, jeszcze raz zakwestionujesz coś, co powiedziałem, a będziesz mózgu szukał na ścianie. Kim ty kurwa jesteś, żeby mi mówić, jak mam dowodzić? Między nas wszedł Frank. Sierżancie, to chyba nie najlepszy moment na tego typu kłótnie. Każdy z nas przeżywa tę akcję. Nie, Gordon ma rację. Coś tu jest nie tak. Wtrącił John. Ralph stanął obok niego, przytakując. Ale to nie czas na kłótnie. Spróbujmy rozwalić okno i spieprzajmy stąd. Dodał. Anderson patrzył na mnie z taką złością, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem. Dosłownie buchało od niego nienawiścią jak z rozgrzanego kotła. Nigdy się tak nie zachowywał. Wyciągnął pistolet z kabury. Podszedł do okna, po czym oddał strzał. Pocisk odbił się rykoszetem, przelatując obok twarzy sierżanta i wylatując w głąb korytarza, wbijając się w jedną z gablot i tłukąc szkło. To tylko potwierdziło, że dzieje się tutaj coś dziwnego, czego nie potrafimy wyjaśnić. Chyba wszystkim nam powoli zaczęło odbijać. Anderson wziął głęboki oddech, po czym powiedział: Dobra, Gordon, John i Ralph, udacie się wschodnim korytarzem, gdzie byłem wcześniej z moją grupą. Są tam drzwi ewakuacyjne i zobaczycie, co da się zrobić. My udamy się do sali gimnastycznej i spróbujemy z tamtymi. Spotkamy się przy schodach za maksymalnie 15 minut. Ustawiliśmy zegarki. Drużyna trzecia zniknęła w korytarzu prowadzącym do holu, a my udaliśmy się w głąb korytarza. Wszystkie drzwi były pootwierane, ale tym razem nie miałem czasu się przyglądać czemukolwiek. Na końcu korytarza faktycznie ulokowane były drzwi ewakuacyjne. Próbowaliśmy wszystkiego, aby je otworzyć. Od napierania, po dźwignię, a nawet strzał z pistoletu. Te ani drgnęły. Zostało nam jakieś 7 minut. Nie wiedzieliśmy już, co robić. John usiadł, opierając się o jedną ze ścian, po czym głośno westchnął. A następnie popatrzył na mnie i Ralpha ze zrezygnowaniem. Chciałem odpowiedzieć tym samym, ale zamurowało mnie. Gdy zobaczyłem, jak jakaś czarna, galaretowata maś spływa z sufitu po ścianie w jego stronę. John, wstawaj, powiedziałem i wyciągnąłem rękę w jego stronę, a ten, widząc moją minę, chwycił ją i wstał na nogi. Co jest? Patrzcie. Świecąc latarką, znajdującą się przy broni, wskazałem przestrzeń, gdzie ściana łączy się z sufitem. Reszta skierowała światło za mną i wszyscy to zobaczyliśmy. Substancja była czarna jak smoła, okrywała cały sufit, przypominała galaretę i wydawała się lekko poruszać. Co do kurwy? Wydobył z siebie Ralph, choć jestem pewien, że wszyscy pomyśleliśmy to samo. Ciszę przerwały strzały dochodzące z sali gimnastycznej. Zerwaliśmy się i zaczęliśmy biec w jej kierunku, zostawiając obrzydlistwo na suficie samemu sobie. Dosłownie kilka kroków dalej coś złapało Johna za barki i popchnęło do tyłu w ciemność. Wydał z siebie głośny krzyk, który niemalże od razu ucichł, jakby oddalił się z ogromną prędkością. Odwróciliśmy się i pomimo latarek jedyne, co byliśmy w stanie dostrzec, to nienaturalnie gęsty mrok, który wręcz wydawał się chcieć nas pożreć. Strzały z sali gimnastycznej narastały, przeplatane z krzykami. Wraz z Ralphem biegliśmy przed siebie, na oślep strzelając w nieprzeniknioną pustkę, znajdującą się za nami. Biegliśmy ile sił w nogach, ale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie ma dokąd uciec. Nagle mój towarzysz upadł na ziemię, ale już się nie odwróciłem. Nadal liczyłem na to, że jakoś przeżyję, że gdzieś musi być jakieś miejsce, gdzie mogę się schować. Strzały z sali gimnastycznej ucichły i niestety wiedziałem, co to oznacza. Wbiegłem po schodach na górę, mając nadzieję na to, że może jakimś cudem dostanę się na dach i przetrwam to szaleństwo. Czułem, jak moje serce wali niczym młot i brakuje mi oddechu. Będąc na pierwszym piętrze, zwiększyłem tempo
i stawałem na co drugi stopień. Czułem, jak tracę rozum. Kiedy już dotarłem, zobaczyłem, że ściany ociekają krwią. Przez uchylone drzwi jednego z pomieszczeń widziałem stos zwłok. Uczniów wraz z ich oprawcami, a także moimi kompanami. Przeładowałem pistolet trzęsącymi się dłońmi i zacząłem krzyczeć jak wariat. Nie chciałem, żeby to mnie dorwało. Przyłożyłem go do głowy i pociągnąłem za spust. Ale usłyszałem tylko ciche... Poczułem chłód. A ostatnim, co widziałem, to bezgraniczna ciemność, która mnie pochłonęła. Dla Gordona ponowne opowiadanie tej historii nie było przyjemne. Ale starał się tego nie poznać po sobie. Wielu ludzi przychodziło do niego tylko po to, aby go wyśmiać. Ale Mike wydawał się brać to całkiem na poważnie. Obudziłem się w szpitalu po 2 tygodniach przebywania w śpiączce. Nie dali mi nawet wtedy dojść do siebie, bo chcieli wiedzieć, co zaszło. Przyszli jacyś goście w czarnych garniturkach. Opowiedziałem im o wszystkim, a ci, chociaż wydawali mi się wierzyć, stwierdzili, że zostaniemy przy bardziej przyziemnej wersji. Gordon westchnął, po czym otworzył butelkę i nalał sobie pół szklanki szkockiej. Może teraz się pan skusi? Mów mi, Mike. I tak, po tej historii z chęcią się napiję. Siedzieli chwilę w ciszy, delektując się smakiem złotego napoju. Panie Gordon, nie jestem tutaj tylko dlatego, aby pana wysłuchać. Moim głównym powodem jest potwierdzić, że wtedy zaszło coś niezwykłego i zaproponować panu współpracę.